One to one. No, one to one. I witamy chyba się serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, z elementami bardzo serdecznymi. I właśnie co nam tutaj za historie się dzieją, proszę Państwa. Raz jeszcze witam Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Już teraz, proszę bardzo, profesjonalne ujęcie. To jest radiowy obiadek wtorkowy. Dzisiejsza data jest bezwzględnie jednoznaczna, a mianowicie 21.12.21. Sami wiecie, co to oznacza. No ja nawet nie chcę tutaj jakby tego tematu rozwijać, ale bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Tymczasem nasze niskobudżetowe procedury powitalne i spoglądam w stronę naszego YouTube'owego czata, gdzie Mariusz nam się bardzo ładnie zameldował, prawdopodobnie biegając w gorączce świątecznej. Witam Ciebie, Mariuszu. Witam Ciebie, Jurku, który tutaj widzę, że aspiruje do sekcji kulinarnej. Jurek wstawi pasztet i jestem... Hej, Jurku, cieszę się, że wstawiłeś pasztet i mam nadzieję, że jesteś zdrowy całkowicie. No bo wiadomo, trzeba być zdrowym. Katarzyna, nie wstawiałam pasztetu i też jestem. No właśnie, Tomek D6, Tomek, bardzo się cieszę, że jesteś. Wiesia, sekcja przytulingowa. Jola, sekcja... przytulingowa i w ogóle sekcja. No to bardzo się cieszę, że jesteście. Moi drodzy, jak widzicie za moimi tutaj plecami, że posłużę się naszym długopisem. Oczywiście mapa z nanoszeniami po prostu, czyli jeżeli ktoś jest nienaniesiony, to bardzo proszę, żeby dał znak, sygnał. Nad naszymi głowami ta iluminacja, światła świąteczne, proszę Państwa. Mało tego, gałązka, która nadaje specyficzny aromat w kapsule studyjnej, tak więc święta. No święta i sami wiecie, jak z tymi świętami jest, że po świętach zaraz będzie. Ale mam nadzieję, że nie zwariowaliście. I ciekaw jestem tutaj na początek, poproszę Was, kochani, o taki mały ranking, jeśli chodzi o klimat świąteczny po prostu. Pozwólcie, że... Poproszę Was w skali od 0 do 9. Ranking od 0 do 9, Wasze nastawienie świąteczne, czyli odczuwanie tego klimatu świątecznego, przyznam się. Od razu ja tutaj sieknę z grubej rury, u mnie 1. Tak, a tylko i wyłącznie dlatego, że te właśnie światełka zostały zainstalowane po prostu. No to ahoj, Ludivinia, no właśnie znikające powitania. Pegasus, sami wiecie, co się dzieje na mieście. Moi drodzy, żarty się skończyły. Mam nadzieję, że jednak nie stoją za tym oni, tylko po prostu to był jakiś paskudny zbieg okoliczności. Proszę Państwa, dzisiaj wtorek, a we wtorek, jak mówi motorek, megafon Doroty Wieler. Mam nadzieję, że o 15.20, chciałem powiedzieć o 20.15, ale raczej nie, że o 15.20 równiutko jak w szwajcarskim zegarku, jakby był to odjazd Lux Torpedy z peronu 5 przy torze 4. Po prostu, więc te właśnie, megafon Doroty Wieler. Mam nadzieję, że z panią Dorotą się połączymy. Tymczasem tutaj taka ładna karteczka świąteczna od pani Doroty obok naszego kalendarza, więc jest naprawdę fajnie. Później przygody z grzebykiem, proszę Państwa. No, dzisiaj będą takie kontrowersyjne. Grzebyk połączy dzisiaj dwa dni nietypowe, proszę Państwa, a może i trzy, bo jeśli chodzi o dni nietypowe, to dzisiaj Dzień Pamięci o Poległych na Misjach, Dzień Orgazmu
Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. To ja naprawdę nie wiem. No ale, ale może mu się uda i sami się o tym przekonamy. Dzisiaj w kuchni nie ma dubli Maciek Żak. Spotkanie z Leśnym Echem, który wyśledził Andrzeja Dudę, proszę państwa, który właśnie lata sobie tutaj śmigłowcem nonszalansko. No i tak to jest. Czyli oceniamy was, wasze odczuwanie klimatu świątecznego w skali od 0 do 9. Jurek Burkacki dosyć grubo tutaj zaszermował siódemeczką. Jola trójka. Moja, u mnie jedynka. O, teściowa się nam objawiła. Witaj, teściowo. Czy udało się już latać, powiedz, nad miastem? A tymczasem kluski z rosołem. Cześć, czołem, kluski z rosołem. No właśnie, rosół to chyba na pierwszy dzień świąt, o ile się nie mylę, ale ja to jakiś taki zagubiony bardziej jestem, jeśli chodzi o takie różne historie. Proszę państwa, z nowoczesnych historii mamy kolejną kamerę, proszę bardzo. Tu jest tak zwana kamera na outside'zie. Dzięki temu możemy podziwiać to, co dzieje się na outside'zie, czyli widzimy fragment prasłowiańskiej Topoli. W prawym górnym rogu Jemioła zwisa, jeżeli ktoś chciałby się całować. No, w sumie dzień orgazmu, to gdzieś tam się to prawdopodobnie jakoś jedno z drugim wiąże gdzieś tam. No i to niebo. Zwróćcie uwagę, państwo drodzy, no niebo takie bardziej zimowe. No dzisiaj było bardzo zimno w nocy, minus ósemeczka na rejonie. No i dzisiaj one mówią, że będzie dokładnie tyle samo. Atmosfera 9, teściowa czwóreczka, jeśli chodzi o zaangażowanie, o współodczuwania, właściwie o klimat świąteczny. No dobra, to ja u siebie podniosę pod waszym wpływem, bo tak czuję się jakoś taki trochę tego na dwójeczkę, no niech będzie, po prostu, aczkolwiek nie chciałbym, żeby to był Sylwester z dwójką, no bo nikomu tego nawet nie życzę, nawet jeżeli ogląda dwójkę, to z podwójną dwójką. Niestety nie udało się latać, bo póki co za niski pułap chmur. Jak się uda, to będziecie poinformowani. O, teściowa, no to tego się trzymajmy, a my wracamy do naszego ekstra wyposażonego studia w atrybuty świąteczne, proszę państwa, iluminacja, czyli światełka. Proszę bardzo, drzewko prasłowiańskie z własnego drzewka, kalendarz, mapa, no i ja się bardzo, bardzo cieszę, moi drodzy, że jesteście. No dobra, czyli te dni nietypowe, ja dzisiaj mówiłem. Najbardziej dziwne z tych dni, moim zdaniem, dzisiaj to jest Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Swoje święto mają blondynki, więc i brunetki nie mogą być gorsze. Ciekawe tylko, czy te pierwsze pozdrawiają dzisiejsze solenizantki. Ktoś w sposób taki fikuśny napisał opis do tych świąt nietypowych. Ja przepraszam, że teraz słyszycie interferencje wokalne, ale się schyliłem, gdyż próbuję opanować nad piecykiem grzewczym, który jest piecykiem grzewczym, proszę państwa. A tymczasem spoglądamy na komentarze na Facebooku, których nie ma, ale na szczęście jest z nami Jaro777 i pozdrowienia z krainy mrozu na YouTube'owym czacie przesyła Maciek Żak. No, gdyby to był taki koncert życzeń, to po prostu ja bym teraz siedział. A teraz ja was jeszcze pozwolę sobie zaskoczyć, proszę państwa, kubeczek poza zasięgiem kamer, ale to się wkrótce zmieni, bo jednak jeszcze zmiany będą w kapsule, proszę państwa, bo jak wiecie, już myślałem, że się odchodzi od zmian, ale się jednak nie odchodzi. I zobaczcie, proszę państwa, termosik na patencie i teraz przelewamy i zobaczcie, jaka para, proszę państwa. Jaka para tu się unosi, ja wam trochę tu podymię. O, zobaczcie, jaki klimat. Ci, którzy robią w branży reklamowej, tutaj mam nadzieję, że nie zdradzę po prostu prywaty Jurka, ale Jurek, czy ty widziałeś to parowanie, to w branży filmowej prawdopodobnie by naprawdę tutaj reżyser by powiedział, no, będzie pan sekcja parująca. Czarujący epizodzik albo parująca herbatka. No dobrze, ja siódemka, bo już pieróg zawinięty, zakwak z buraka gotowy, pasztet, Jezu, Jurku, zazdraszczam, powiem wam, no bo tak, ja dzisiaj za to światełka ściągnąłem choinkowe i stwierdziłem, że na outside'zie będę urozmaicał obszar świecąc choinką, no bo jednak
niech mam coś od tego życia po prostu i co jak co, ale z fajerwerków zrezygnowałem, ale ze światełek nie zrezygnuję, co prawda są to światełka LED, a jak sobie kupię panel solarny, zresztą ja gdzieś mam nawet jedne światełka na panel solarny, proszę Państwa, i to naprawdę się sprawdza. Mam nadzieję, że kiedyś to będzie naprawdę bezobsługowa. Na razie cieszmy się tą atmosferą świąteczną w studiu. Zobaczcie, jak tutaj nam się zrobiło, moi drodzy, sympatycznie, przytulnie. Ale gorąca herbata. Normalnie pierwszy raz w życiu jest tak gorąca, bo dzisiaj zastosowałem prasłowiańską metodę parzenia herbaty, czyli bezpośrednio wlew do termosu, a nie najpierw do kubeczka, a później z kubeczka do termosu. Później po drodze się wylewało. W ogóle jakie to głupie było i nieprzemyślana metodyka przygotowania herbaty w termosie, proszę Państwa. No ale ja się z Wami podzieliłem, żebyście nie popełnili tego samego błędu. No dobrze, światło z kontry i będzie lepiej. Jurku, no wiesz, jak tutaj sekcja po prostu, sekcja techniczna trochę szwankuje. Strajk włoski ogłosili po wczorajszym obejrzeniu piwniczingu artystycznego, gdzie Wiesia zabrała nas do pizzerni i usiadła przy stoliku, gdzie Julia Roberts podobno jadła tak łakomie, że dostała czkawki, chwycił ją producent, w pół ścisnął, wyleciała pizza, oliwka trafiła w oko turystkę z Polski, panią Zdzisławę W., ona złożyła skargę, bo okazało się, że tak niefortunnie ją trafiła tutaj akurat w koronkę, że koronka, która była robiona w prestiżowej klinice stomatologicznej, niestety pękła na pół. No ale tak to już jest, jak się chodzi do modnych pizzerni. No ale dobrze, proszę Państwa, Kasia, jeśli chodzi o klimat świąteczny, jaro właśnie, jeszcze Ty pozwól, że spytam Ciebie o odczuwanie klimatu świąt od 0 do 9. Kasia, 1, no ja na początku też byłem 1, ale podniosłem do 2, żeby Wam nie było przykro, albo żebym nie był takim trochę wyrzutkiem, ale tak naprawdę mimo wszystko to cholerne 1. Dobrze, że przynajmniej śnieżek za oknami, bo jest troszeczkę świąteczne. Nasz człowiek z National Geographic, jak pisze Kasia, no i to też dobra okazja, żeby przejść właśnie do wczorajszego dosyć ciekawego i specyficznego piwniczingu artystycznego, gdzie poznaliśmy afgańskich artystów i dzisiaj taka nowa forma na YouTubie, w playliście właśnie piwniczink artystyczny, takie shorty, proszę Państwa, czyli akurat pocięte te odnośniki materiałowe. Tak więc pozdrawiamy oczywiście redaktor główną. Przed zrobieniem herbatki jeszcze można termos nagrzać gorącą wodą, Wiesia podpowiada. No proszę Państwa, to ja tego jednak nie wiedział. Ja, ale też widzę, że powoli chyba muszę zrobić tutaj dziurę jednak wentylacyjną w outside, bo nie daje się jakoś oddychać czymś. I położyć coś na podłogę. Proszę Państwa, znikam, bo zobaczcie młodzież. Co ta nasza młodzież dzisiejsza? Laleczkę ja znalazłem prasłowiańską i jeszcze Wam pokażę, proszę Państwa, jeszcze bardziej w ogóle tą laleczkę, tylko tutaj, proszę bardzo, hej, nazywam się Gina, Laura Brigitte Gida, ale nie wiem, co dalej. No dobrze, o, jaro 1,01, czyli bardzo dobrze. Widzę, że jednak wśród koncałowiczów jest jednak ta sekcja taka około jedynkowa. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj w dzisiejszej dacie właściwie dwójki i jedynki same, tak więc niezła zbitka. Na niebie świeciła lampa wczoraj bardzo ładnie, to już jest jakaś taka popełnia, ale cały czas jest jakiś taki niepokój. Jutro dwie dwójki, dwunastka i znowu, czyli jutro znowu dwójko, jedynki. No nie wiem jak tam u Was, ja w ramach gorączki przedświątecznej jutro mam pogrzeb w rodzinie. No właśnie, taki klimacik, jak sami widzicie, to tak, znaczy no nie ma co tu się śmiać, bo to beznadziejna i sytuacja i współczuję po prostu najbliższej rodzinie, no ale tak to jest, że no niestety. Więc sami u mnie widzicie, jak to po prostu wygląda, że nawet jakby człowiek chciał, to i tak napinki, i tak samochód w warsztacie, bo przewód hamulcowy pierdyknął, no i jutro trzeba jechać i tak dalej, nie? To
to, że to jest narzekactwo, broń, drzewo Bóg po prostu i rzeko Bóg. Nie, nie, tylko dzielenie się z wami, jak te święta wyglądają. Niektórzy, tak jak Jurek, przysmaki, frykasy w kuchni, w fartuchu Jurek zasuwa, klimat w powietrzu, no właśnie te aromaty, piernika, maku i w tle kolędy, pastorałki rozbrzmiewają, a niektórzy niestety latają, proszę państwa, latają w szaleństwie, poddenerwowani, zaniepokojeni, a jeszcze niektórych boli ósemka, która też jutro po pogrzebie będzie wyrywana, więc, czyli pogrzeb, czyli cmentarz w twarzy, jak to mówi moja dentystka. No ale zostawmy te nasze niskobudżetowe rozważania na rzecz napicia się herbatki. No i nie wiem, czy zwróciliście, drodzy państwo, na samym początku naszego spotkania pozwoliłem sobie zaprezentować wam prasłowiańską sikoreckę. Tak więc uwaga, uwaga, sikorecka. O, to jest ona. Słyszycie, jak uderza dynamicznie? Słonina oczywiście. Tam wisiała słonina i sikorka sobie tam przyleciała. Tak więc no, nie omieszkałem podzielić się z wami tą przełamującą wiadomością, no bo być może nie wszyscy mają ten komfort, że za oknami wisi im, za przeproszeniem, słonina, a na słoninie siedzi sikorka na przemian z książę Pliszka. Zauważyłem, że Pliszki i sikorki konkurują o to, kto przejmie słoninę, a właściwie to złe słowo, bo nie konkurują, tylko zauważyłem, że są takie pory. O jednej przyjeżdżają sikorki, absolutnie to pacyfistycznie jest organizowane. Sikorki odlatują, przychodzą sobie Pliszki. No, no w tym roku jeszcze dzięcioła nie widziałem na słoninie oczywiście, bo przychodzi w pewnym momencie dzięcioł oszołomiony i on tak po prostu, wiecie, jak tam milion uderzeń na minutę. Dzięcioł ogólnie to moim zdaniem taki trochę poddenerwowany ptak od tych uderzeń. No sami wyobraźcie sobie, pomachajcie głową tak 100 razy pod rząd, to sami sobie zobaczycie, a jeszcze z baniaka uderzać. Pozdrawiamy dzięciołów po prostu. Podwójny pogrzeb, Piotrek Słabo. No widzisz, Piotrek, o, witam ciebie, Piotr. No, tak to już jest, no właśnie, czyli dwie dwójki. Jutro i dzień dwójek, no. Ale pocieszę was, przyszły rok będzie też pod znakiem double do dwójek, no bo sami wiecie, 2-2. No i aż się prosi, żeby spytać was, czy macie po prostu już plany sylwestrowe. Ja jak dobrze pójdzie, proszę państwa, być może będę miał okazję w Sylwestra siedzieć w zadumie wraz z redaktorem Grzebykiem, wpatrzeni w morze, palący taką fajkę rybacką, marzący o własnym kutrze, podziwiający zachód słońca z elementami wschodu. No ale to jak dobrze pójdzie. Jak wersja źle pójdzie, to dzisiejszy żołnierzu, wczorajszy tułaczu, czy odwrotnie, wczorajszy żołnierzu, dzisiejszy tułaczu, będzie się człowiek tułał. No ale to pozdrawiamy wszystkich tułaczy. I już, teściowa, już słychać Jingle Bell. Świat pachnie cynamonem, a u mnie wali kapustę i grzybem długo moczonym. No... teściowo, kurczę, kurde, to aż się prosi o taką pastorałkę, nie chcę być nieuprzejmy, po prostu świąteczną na szybkości, po prostu. No i lecimy. No właśnie, a propos pastorałek, to ja dzisiaj mam oczywiście dla was muzyczną premierę, tradycyjnie ze Śląska, po prostu, no bo jak sami wiecie, i to marinistyczną premierę, szantę ze Śląska, proszę państwa. Tak więc to jest naprawdę fajne i to już za chwilę, żeby wam nie było przykro. Jaro, wczoraj żona dojechała do bramy i akumulator wyładował się. Naładowałem dziś, pojechała do roboty. Mam nadzieję, że nie będę musiał jechać po nią ja. No, któż z posiadaczy samochodów nie ćwiczył akumulatora? Akumulatory akurat, drogi Jarku, mogłyby stanowić temat jakiegoś rozdziału poświęconemu stoicyzmowi ulicznemu. No bo jak wiecie, zawsze z akumulatorem, ale to zawsze jest tak, że on mówi, że go nie ma wtedy, kiedy jest potrzebny. Nie to, że se dojeżdżamy do domu, dzień dobry, akumulator mówi, słuchaj, no fajnie, dojechaliśmy, jestem rozładowany, weź mnie tam podładuj, ten, nie, właśnie nie. Wsiadamy do samochodu, odpalamy albo dojeżdżamy i on mówi, że go nie ma i później jest załamka, bo mieliśmy oglądać film, mieliśmy robić pierogi, przecierać mak, rolować ciasto na Mazurka Dąbrowskiego i co? I lipa.
po prostu. W Sylwestra będę oglądał Radio Koncao, mam nadzieję, że coś będzie. No obiecuję, że coś będzie, nie wiem tylko czy w takiej technologicznej formie, jak tutaj widzicie, że mapa, proszę Państwa, światełka, tutaj choineczka, kalendarz, proszę Państwa, no, no sami wiecie, te paski, donationy tutaj w tym pięknym rogu, wspaniałe donationy, proszę Państwa, może się kiedyś ruszą trochę bardziej tak zielono, nam się zrobi Zielona Polska, pamiętajcie, jest taki program i on jest bardzo, bardzo ważny. No ale tak jak mówię, no dzisiaj w kuchni nie ma dubli, ale to sobie zostawimy absolutnie na sam koniec, gdyż jestem tradycyjnie przedobiadowy, natomiast tradycyjnie zrobiłem surówkę z kapusty kiszonej, już trzeci dzień pod rząd, proszę Państwa. I jestem z tego bardzo zadowolony. Tym razem dodałem do surówki oprócz marcheweczki, cebulki, jeszcze dodałem taki olej koreański z orzecha, taki on podobno ciśnienie obniża. Tak więc jakby ktoś miał wysokie, to polecam koreański olej z orzecha koreańskiego, który jest bardzo podobny do orzecha polskiego, ale różni się jednak. Nie wiem. W Sylwestra bawimy się z Kamilką we dwoje. Będzie super. O, Wojtek. No dobrze, dobrze. Gorący Sylwester tak zwany. A ja przypomnę, proszę Państwa, że jeżeli wśród nas są brunetki, to obligatoryjnie powinniśmy my chłopacy, dziewczyny i wszystkie żywe istoty pozdrawiać brunetki, blondynki, które stereotypowo mają podobno łatwiej w życiu dzisiaj, zagryzają zęby, paznokcie, hybrydy, winyle oraz tytanowe paznokcie. Nie wiem, czy to jest prawda, drogie panie, czy istnieją tytanowe paznokcie, bo ja ostatnio przejeżdżając przez Piaseczno zauważyłem paznokcie tytanowe i tak się zastanawiam, czy to chodzi o to, że to są jakieś takie, nie wiem, bo wiadomo, dużo kobiet pracuje na różnego rodzaju halach, przetwórniach, czasami w chłodniach, gdzie jest zmrożone i trzeba skrobać na przykład, no wiadomo, i tytanowe paznokcie rodem z Godzilla kontra mecha Godzilla pewnie się przydadzą. Natomiast, no ja trochę poznałem rynek paznokci, proszę Państwa, i wiem, że właśnie są hybrydy, tak, te paznokcie tak się nazywają na rzecz pierwszego festiwalu Rób Reggae, który odbył się w warszawskim klubie Hybrydy. No i po prostu, żeby upamiętnić ten moment, nazwano Hybrydy. Ha! Większość panów oczywiście nie wie, bo bezrefleksyjnie mówi, zrób mi Hybrydy po prostu. Ale warto jednak wiedzieć, drogie panie, skąd ta nazwa. Później winyle. No cóż, mamy renesans płyt winylowych. Każdy przecież dokładnie o tym wie. Natomiast być może nie każda użytkowniczka winyli na paznokciach pamięta o takich historiach, bo myśli, że winyle już odeszły w zapomnienie. I na przykład, no, wyobraźcie sobie, drogie panie, że wchodzicie do takiego salonu z paznokciami i mówicie, tutaj ktoś mi mówi, Haniu, zrób mi winyle, po prostu. A na przykład wy wchodzicie, Haniu, zrób mi CD-ki. A jeszcze bardziej analogowo można by powiedzieć, poproszę kasetę. Ha, no i ciekaw jestem, co na to specjalista od paznokci. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jola, nic nie zagryzam, z chęcią pozdrawiam brunetki. O, to ja wywnioskowałem, że Jola jest nie brunetką. Proszę bardzo, no to tutaj taki sukces detektywistyczny, trochę taki dedukcja, można by powiedzieć. Tak więc, no, no jednak mimo tego niskiego poziomu odczuwania świąt, jednak chyba aż tak super ultra źle nie jest. Na niskie ciśnienie mogę podrzucić Mikołaja i Eryka. Wysokie ciśnienie gwarantowane, choć dziś coś spokój. Jaro, ja cię tylko pocieszę. W imieniu prawdopodobnie każdego rodzica, który potwierdzi małe dziecko, mały kłopot po prostu. I tutaj tylko tu zostawię. Z trzeciej strony jest jeszcze powiedzenie, wyśpimy się w grobie, a z czwartej strony jest też powiedzenie, chciało się mieć dzieci, to się ma po prostu. No i tyle. I ja naprawdę absolutnie wszystkie te historie ćwiczyłem, znam, mógłbym brać udział w debatach, dyskusjach, a nawet konferencjach poświęconych tym wszystkim historiom. Natomiast Jaro, nie stresuj się, są przecież oni są dzieciarniami tylko i tak jest, no po prostu dzieci to są dzieci i cały czas albo sygnalizują, albo chcą się bawić, albo sygnalizują, albo właśnie sygnalizują, no takie to już jest, a my rodzice niestety, no wiadomo jak to jest, no ale pozdrawiamy Mirosławę, bardzo ciekawie, paznokcie tytanowe to niesamowity plus do CV, zwłaszcza gdy starasz się o pracę w firmie zajmującej się renowacją starych wani.
panien teściowa. No właśnie, ja o tym pomyślałem, że, bo przyznam się, w mojej okolicy jest mnóstwo tak, jest tak zwana dzielnica przemysłowa we Mszczonowie. Dzielnica przemysłowa polega na tym, że jest kilkadziesiąt ogromnych hal, właściwie magazynów. Niektóre są to chłodnie, niektóre to podobno jest taka konkurencja do napoju na CC, tylko że ten jest PC, proszę państwa. No i wiadomo, no i też tak sobie pomyślałem, że jednak te tytanowe po prostu, no one jednak muszą być funkcjonalne, użytkowe, czemuś mają służyć. Natomiast jak to się ma, kiedy wchodzimy na pokład samolotu i piszczy? Czy wtedy zrywamy te paznokcie, czy na przykład jest brutalny wyrywacz paznokci na lotnisku, proszę państwa, taka nie... no niezręczna, niewdzięczna funkcja pracowników lotniskowych, właśnie zrywacz paznokci. Proszę państwa, widziałem wczoraj takie ogłoszenie w Kurierze Podlaskim, że zrywacz paznokci na lotnisko w Niemodlinie przyjmiemy, pracę od 6 tysięcy brutto za 2 miesiące na nerkę. Nie wiem, nie wiem, proszę państwa, wahałem się, ale Niemodlin daleko i jak żyć? Jak żyć? Właściwie naprawdę jest trudno. No ale my zostawmy, moi drodzy, te nasze niskobudżetowe rozważania na rzecz Staszku, czy możemy połączyć się z kamerą zewnętrzną? Tak, Zbyszku. No to łączymy się z kamerą zewnętrzną. Ci, którzy za oknami widzą okna sąsiadów, biurowce Mordoru, a może dymiące kominy fabryk zatruwających matkę ziemię, nacieście się. To oto prasłowiański widok. Drzewo bez liści oraz tak zwane niebo, proszę państwa. A sami wiecie, jak z niebem jest. No i mając te technologiczne, fantastyczne historie, no mam nadzieję, że właśnie odbieramy w tej chwili telefon. I ja mogę jedynie powiedzieć tylko halo, halo, po prostu. Halo, halo, czy mnie słychać? Ha, ha! Słychać, widać i mało tego, droga Kasiu, nie widzę tego na świecie. Jeżeli czuć, to takim spalonym olejem powinno być tutaj czuć. No troszkę czuć, ale z olejem samochodowym, z silnika zatartego, rozumiem. Oj, nie skalałam się prawem jazdy, nie. Nie. I to dobrze, bo tyle istnień ludzkich uratowałam, że hej. A ja dzwonię, w takiej sprawie dzwonię. Gdyż chciałam zaproponować, żeby następny TV meeting był Q&A-em, czyli wywiadem nas z redaktorką Aliną Nowak. I jeżeli awaryjnie, bo widzę, że nie ma jej na czacie, nie byłaby chętna, by nie mogła z jakichś powodów, to moim następnym typem, bo mieliśmy typować, że ostatni, kto był odpytywany, typuje następnego, przypomnę panu nadredaktorowi. No ja już się pogubiłem w tych naszych zasadach, strukturach. No ja przypomnę, to jest nagrane tam. A, no dobrze. Na taśmach, że ten, co był pytany, typuje tego, co ma być pytany. Aha, więc czyli ty pan kolejną osobą po prostu awaryjną, gdyby Ala nie chciała. Dobrze. To proszę notować, ja Wiesławem, proszę. No tak. Dobrze, a Kasiu, ale co my teraz mamy zrobić? Czy głosujemy za Alą, czy za... Nie, no bez takich igrzysk, no jak miał... Rozumiem. Proponuję, żeby zapytać najpierw Alę, jeżeli nie będzie chciała, to wtedy ja proponuję Wiesławę już teraz, no bo nie ma Ali na czasie. Ja to bym nie chciał być nieuprzejmy, bo w Wiesławie może być na przykład trochę przykro, że jak nie Ala, to ona po prostu. Więc w takim znaczeniu. No, to ja w takim razie... Wiesławę może wykupujemy komisyjnie. Wiesławę na czacie, to ja proponuję Wiesławę. Bardzo proponuję Wiesławę i nawet chciałam zaproponować, żeby powtórzyć może jakieś reportaże, bo to są tak fajne rzeczy, że można by połączyć ten wywiad nasz, jeżeli Wiesia się zgodzi oczywiście, z przypomnieniem tej fajnej audycji o Rawiczu. Teraz Wiesia znów przysłała coś podróżniczego. To, co było wczoraj, było ekstra. Nie wiem, czy wszyscy dotrwali do końca. Można by to obejrzeć jeszcze raz. No spokój, ja tu się przeniosłem przynajmniej na chwilę. To są takie pokłady w ogóle ciekawostek, informacji i też
kurczę, Biesia zainwestowała i kupiła sobie takie coś, to zapomniałam, jak to się nazywa, ale przez to obraz jest lepszy. A, się po prostu ja wiem, czyli tak przyjemnie ogląda. No ja się przychylam i bardzo byłbym szczęśliwy, gdyby Wiesia się zgodziła, żeby być bohaterką Q&A przyszłego, czyli ci, którzy nie wiedzą, polega to na tym, że zadajemy pytania, a Wiesia odpowiada. Oczywiście, jeśli chce, no bo pytania mogą być jak najbardziej serio, ale mogą być też od czapki. Na przykład, Wiesiu, czy to prawda, że byłaś na orbicie okołoziemskiej? Bo... To głupie pytanie? Całkiem głupie jednak trochę po prostu. Albo pytanie to, które zadała młodzież na ostatnim Q&A z naszym księdzem. Kto zabił Laurę Palmer na przykład? Dokładnie, ja wiem akurat kto. Zbyszek Srebro, z brat Staszka z Targówka. Oni byli przestępcami niestety. Ale jedynie mogę tylko powiedzieć, że zabił ją w ścianie deskami i ona żyje. Tylko jest zabita po prostu. Jezu. Także, dziękuję bardzo za ten czas antenowy. To będziemy teraz tutaj, Wiesie, na naszym YouTube'owym czacie mrugali do niej znacząco. Mrugać na czacie. Tak, żeby powiedziała to sakramentalne, tak, Wiesiu, powiedz tak po prostu. A jeżeli nie powiesz, o, Wiesia pokazała trzy uśmiechy, ja patrzę tutaj, mam... Jest. Tak, ale przecież ja tutaj mam tabelę szyfrów po prostu. Dwa uśmiechy, jeden smutek, pan tu nie stał. Dwa uśmiechy, jedna neutralna twarz, co się gapisz. Trzy uśmiechy, a rzeczywiście, trzy uśmiechy mówią tak, cholerne tak po prostu. No to super, to ja już szykuję pytania. No to fajnie, no ja to lubię takie dynamiczne programy, to się dzieje tu i teraz, w takiej konwencji Life and Direct jamajskiej, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, tutaj mamy telefon po prostu. No mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Dorotą Wiler. No jeżeli nie, to ja będę zaraz wydzwaniał, bo mam dla Was, proszę Państwa, informacje z ostatniej chwili, czyli bohaterką najbliższego piwniczingu artystycznego będzie nasza koleżanka redakcyjna Wiesława Kubiak. Tak więc będzie okazja, żeby zadać pytanie, no i mam nadzieję usłyszeć odpowiedź. Tak więc komisyjnie, moi drodzy, polegać to będzie na tym, że zrobimy specjalny post na stronie facebookowej, a ci, którzy nie mają Facebooka, no to mogą się z nami przecież komunikować pod mailem kontakt@radiokoncao.pl. I tutaj mam ogromną prośbę, bo jeżeli jest z nami Tomek D, proszę Tomek, weź napisz maila. Bardzo cię proszę, jeżeli możesz, po prostu, żeby był mail zwrotny do ciebie, bo tu okazuje się, jest coś dla ciebie przyszło z Chicago. Nie wiem, jak to tam, że dla Tomka D po prostu. To ja przekazuję. Wczoraj na wsi robiliśmy imprezę świąteczną dla dzieciarni. W rolach głównych wystąpił teatr Małe Mi. Potem wjechały ciacha i drobne upominki. Było sympatycznie. Mariusz. Kurczę, a relacja to jest z tego? Ja nie chcę być nieuprzejmy, bo takie rzeczy, kochani, naprawdę, ja was uczulam i bardzo proszę, jeżeli możecie sobie pozwolić na coś takiego, dawajcie znak, sygnał, podzielcie się tym, bo być może dla kogoś będzie to inspiracyjne, inspirujące, a dla kogoś po prostu miłe, sympatyczne i być może komuś poprawi nastrój, a być może ktoś nie ma takiego komfortu, że patrzy sobie na sikorkę za oknem, więc chyba fajniej naprawdę popatrzeć na relację z takiej historii. Wiesława nie ma FB, Wiesławo, ja wiem, ale my żeśmy to przewidzieli. Dlatego pytania do Wiesi, proszę Państwa, kierujemy pod adresem kontakt@radiokoncao.pl. To jest dokładnie tutaj, na tym paseczku, który wskazuje teraz swoją lewą dłonią, a na Waszym ekranie jest to prawy dolny róg. Pytania do Wiesi, kontakt@radiokoncao.pl. Te pytania przyjmujemy do niedzieli, do godziny 22.60, czyli tak naprawdę do godziny 23.00. Taka tutaj zbieżność, proszę Państwa. I to jest ten telefon. I ja się cieszę. Halo, halo. Halo, halo. Dzisiaj spóźniłam się.
Ale... Byłam na zakupach i to tak wyszło, nie? Ale ekstra, pani Doroto, bo ja przed chwilą o pani mówiłem. Mówię, że za tak? moment spróbuję, bo tak sobie pomyślałem. Na początku, pani Doroto, bardzo się cieszę, że jesteśmy. I proszę powiedzieć, jak pani taki nastrój świąteczny, bo jest ta gorączka świąteczna, w skali od 0 do 9, ile by pani punktów dała? 9 to jest takie super zaangażowanie, świąteczny klimat w ogóle, reniferki, kolędy, pastorałki. 1, no to właściwie dajcie mi spokój po prostu. U mnie 6. O, to dobrze całkiem. Czyli... Bo z jedzeniem jest, ja zawsze jestem przygotowana, nie? Z jedzeniem. A ten, męża mam koło siebie, jesteśmy potem jeszcze zaproszeni na Wigilię i będziemy śpiewać kolędy. To naprawdę idę do mojej koleżanki, która ma rodzinę, które śpiewają kolędy. U mnie tego w domu nigdy nie było. I bardzo to lubię słuchać. Pozdrawiam właśnie tą moją koleżankę. A jak ma na imię koleżanka? To komisyjnie ją pozdrówmy. Dorota. O, czyli pani Dorota oraz całe Radio Koncao pozdrawia Dorotę. Hej. W sumie najlepsze moje koleżanki takie to są trzy Doroty. O. Dobre, nie? No właśnie, ale to jak wy się wtedy porozumiewacie, jak jedna mówi do... No słuchaj, Dorota, a co u ciebie? I która Dorota wtedy wie, że się mówi do tej Doroty? Jak to się załatwia? Z tym nie ma problemu, bo jedna Dorota jest w Niemczech, nie? Aha, w ten sposób. Druga ten jest w oddaleniu, nie? To nie mam z tym kłopotu, nie? No to tak się wybrnęło. No fantastycznie. Proszę powiedzieć tak, prezenty kupione, czy na przykład się odchodzi od prezentów? Mężowi nie kupiłam prezentu. A to był niegrzeczny i rózgę dostanie, jeśli mogę tak spytać po prostu, czy... Tak, w rzeczywistości nie wiedziałam, co mu kupić, bo on, jak wezmę z jego konta pieniądze, to on wtedy jest chory jak za dużo, nie? No to jak powiedziałam, że prezentem jest to, że nie wezmę od niego z konta pieniędzy, nie? Oj, to ciekawe. No bo w sumie prezent ja mogę kupić, ale z jego konta, nie? No, bo z mojej renty to tak za dużo nie ma, nie? A, no tak. No dobrze, to pozdrawiamy męża. Pani Dorota, a pani, jeśli mogę spytać, bo tutaj na zdjęciu, które widzę, no trudno mi właśnie powiedzieć, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Co pani na to po prostu? Czy pani jest dzisiaj pozdrawiana, czy pani bardziej by pozdrawiała po prostu? No to ja pozdrawiam wszystkie brunetki. Po prostu. Nie, pozdrawiam kobiety, w ogóle kobiety, bo kobiety mają na święta przegibane, bo muszą wszystko przygotować, a mężczyźni tylko przeważnie na gotowe, nie? To tak jest, no, nie? Choinkę, mój mąż będzie choinkę stroić, o. A, no to bo bardzo... pomimo to choinkę zawsze mam żywą, prawdziwą i lubię ten zapach i ten nastrój w sumie świąteczny, bo jest wspaniały, nie? No ja właśnie najbardziej też to lubię, jak jest choinka i najlepiej wieczorową porą, jak się zgasi światła i te światełka na choince tak świecą, to wtedy jest tak fajnie. A tak w rzeczywistości to ja bardziej uwielbiam dawać prezenty niż otrzymywać. No, to... To mi większą przyjemność daje. No, po tym poznajemy szlachetnych ludzi. No właśnie. No ja przyznam się, że u mnie z rodziną zdecydowaliśmy, że prezentów sobie już kolejny rok po prostu nie robimy. No i jakoś to jest do zrobienia. No zawsze to było fajne jednak. No mimo mi z dziecka zostało. Ja pamiętam, nie wiem, czy pani tak miała, jak była pani młodsza, w sensie na poziomie szkoły podstawowej, czy były poszukiwania prezentów, bo ja przyznam się, naprawdę byłem mistrzem, jak tam, co prawda mieszkanie malutkie, więc nie było problemu, żeby znaleźć ukryte przez rodziców prezenty, ale zawsze znajdowałem po prostu. Ale u mnie było w rodzinie tak, że przychodził Mikołaj, nie? O. Albo Gwiazdor to był tak zawsze, Gwiazdor dlatego, bo nie był przebrany tak jak Mikołaj, nie? To tak go nazwali. A jak? Gwiazdor. On wyglądał normalnie na zasadzie tam pan sprzeciwka, czy jakiś też miał strój? Tak jakoś buzię miał wymalowaną, nie? Jakąś tam czapkę, aha, takie coś w innym przebraniu był, bo to był taki już w ostatniej chwili chyba znaleziony Gwiazdor. I ja zawsze się do tego bałam, nie? Bo zawsze rodzice powiedzieli, że ja dostanę naprawdę rózgę albo coś, bo byłam brojem, strasznym brojem. Nie musiałam 5 minut na tyłku.
No i ten, ale prezenty dostaliśmy zawsze piękne, tylko dlatego, bo babcia z dziadkiem nam zawsze kupowali prezenty, nie? No jak to babcia? Przeważnie. No babcia z dziadkiem, oni naprawdę dbali o nas i zawsze kupowali to, co chcieliśmy, wszystko babcia by dała, gdyby miała, nie? Czyli co, czyli jednym słowem już przygotowania takie prawie na finiszu, tak? Po prostu, a czy pani, że tak powiem, kultywuje tradycję 12 potraw, czy 13? Ja właśnie nigdy nie wiem, ile tych potraw w ogóle powinno być. Zawsze się gubię po prostu. To mój mąż pilnuje to w zasadzie, bo on musi mieć sianko. No, sianko, tak, czyli hajs rzeczywistości. Po prostu. No. Opłatek musi być koniecznie wolny talerz i to taki zwyczaj jest, nie? No, ja wiem i że trzeba każdą potrawę spróbować. Ja przyznam się, nie przepadam za pierogami, więc zawsze biorę po gryzie. Później 9 wersji kapusty to też biorę po gryzie. A najbardziej to lubię jajka po prostu w majonezie. Ja też uwielbiam jajka, ale ja najbardziej lubię ryby po grecku. O, rybę po grecku? Nie? Jezu. Nie, nie przepadam za karpiem, kupuję tylko fragment karpia, tylko dla mojego męża. Bo mi to mułem za mocno i tak podchodzi i ja tego nie lubię, nie przepadam za karpiem, a w ogóle lubię z morza ryby. No właśnie, pani Doroto, to tacy my, to byśmy sobie tutaj niezłą kolację zrobili, bo tak, ryba po grecku, jajko w majonezie, no ewentualnie... No to, że pan blisko nie mieszka, zapraszam, bo naprawdę mam co do jedzenia, nie? Bo uwielbiam, no ja też, nie jest. Pieróg nie mam zrobionych, bo bym musiała rękoma moimi bardziej pracować, a nie chcę sobie po prostu tą rękę lewą teraz uszkodzić, żeby mi nie bolała. Nadwyrężyć, na to uważam. Ja umiem nie? robić ciasto na pierogi, tutaj tak się pochwalę, naprawdę się nauczyłem. Jest bardzo proste, 3 szklanki mąki i 1 szklanka gorącej wody i już ciasto jest. No, to tak jest, ale tak jest jeszcze robi. Przepis wspaniały na pierogi, które ciasto jest naprawdę bardzo dobre. Jak pan wejdzie w internet, to ciasto na pierogi u Dorotki. O, u Dorotki oczywiście. Bo no to nie. A najlepsza od niej to jest kaczka, jak się kaczkę robi. To kaczkę mam też na święto, będę miała zrobioną i naprawdę lubię tą kaczkę robić. I z kaczką nie ma tyle kłopotu. Jak pan tylko włączy sobie kaczka u Dorotki i jak się to robi, to normalnie coś wspaniałego. Pani Doroto, to zmieńmy temat, bo ja jestem naprawdę przed obiadem i ten obiad daleko, daleko przede mną i tutaj naprawdę, jak sobie pomyślałem o tych naszych rybach po grecku, pierogach u Dorotki, to ojeju, to tutaj ja już o niczym innym nie myślę, jeszcze ponad godzina programu przed nami. Tak więc zostawmy jedzonko. A czy pani wie, że dzisiaj oprócz Światowego Dnia Pozdrawiania Brunetek jest też Dzień Orgazmu? Proszę pani. O, to muszę mojej mężowi powiedzieć wtedy, nie? Żeby się postarał. No właśnie, tutaj... No to gra wstępna minimum 45 minut, potem wchodzę. No to pamiętamy, tutaj, kurczę, można by jakiś poradnik napisać kiedyś dla dorosłych. Z teorii to jestem bardzo dobra, z praktyki już teraz w tym wieku trochę mniej, bo teraz młodzież jest o wiele lepsza, nie? No ale to, że tak powiem, jest kwestia względna i nie ma co tutaj się generalizować ani o tego. No, tak czy inaczej, no musiałem przekazać dziennikarsko, że dzisiaj jest Dzień Orgazmu. Nawet napisali pod tym dniem, że zdobywanie szczytów, jak się okazuje, to wyzwanie nie tylko podczas wypraw w Himalaje, ale również w pozycji leżącej. No. Śmiałe. No a ja już chyba teraz powinnam pozdrowić i zdrowych, wesołych świąt wszystkim życzyć i dużo prezentów i szczęścia i żeby była miłość i żeby każdego kochał i żeby nikt nie był dla nikogo zły, nie? Piękne. No ja bardzo dziękuję pani Doroto. Ja tutaj też się pochwalę, że teraz pokazuję na kartkę od pani, która jest ozdobą mojego studia i też życzę pani wszystkiego dobrego, żeby była pani zdrowa, żeby po prostu pani sława i pani talent rozchodził się po całym świecie, no i żeby pani zawsze była częścią Radia Koncao, pani Doroto, po prostu. Będę się starać, naprawdę to dla mnie duża przyjemność. A dla nas większa. No. Tak więc, pani Doroto, wszystkiego dobrego raz jeszcze. No i mam nadzieję, dobrego, że usłyszymy się za tydzień jeszcze. Mamy jeszcze stary rok. Jeszcze mam nadzieję, że się usłyszymy, pogadamy o planach sylwestrowych, a może jakieś szaleństwo a nas weźmie. No zobaczymy. Tak więc wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za telefon. Proszę pozdrowić męża, przypominając mu o tym dniu. Właśnie w piecu mi pali, żebym miała ciepło, nie? A,
no to może on tutaj planuje, bo wiadomo, po prostu, no, ciepło, klimacik. Później, jak pójdziesz no, dobrą muzykę, pani Doroto, to wiadomo, po prostu, co to dobre winko, no, oczywiście, klimacik, zatańczyć no, mała, po prostu tutaj no, tego. No. To jest życie. No to ja tego życzę, tak naprawdę. Dobrze, ja też życzę. Panu tak samo. Wszystkiego dobrego. Pan żonę i wszystkiego dobrego. Tak jest. No, bardzo dziękuję za telefon. Fantastycznie. Pani Dorota Wiler, no ja przyznam się osobiście, uwielbiam rozmawiać z panią Dorotą. Zawsze jest to pozytywna energia, coś niesamowitego. Dzień orgazmu to piękne święto, Maciek podchwycił. No ja wiem, no i co z tego po prostu. A tu widzę, kochani, że dyskusja na temat Majro, po prostu Majro Hermaszewskiego. No, to ja nie chcę być nieuprzejmy, to ja mam po pierwsze piosenkę, gdzie jest Is Livicated, to Majrosław Hermaszewski. Po drugie, bo Wiesia pisze, że była w domu Hermaszewskiego, ale brata kosmonauty na wyspie Jersey, a ja byłem w hotelu Kosmos pod Wrocławiem, proszę państwa. Mieszkałem w takim hotelu na obrzeżach, bo nie wiedziałem nawet, że ten, no, no w polu po prostu, hotel o przedziwnej nazwie Kosmos, gdzie się wchodzi i tam w ogóle mnóstwo różnego rodzaju historii, symulator F-16 i właśnie w tym hotelu był apartament, w którym podobno Mirosław Hermaszewski mieszkał, bo ziomował się z właścicielem. W ogóle pozdrawiam pana Mirosława Hermaszewskiego i moim osobistym takim marzeniem, no wiadomo, że osobistym, no bez sensu, bo jakim ma być, ale moim marzeniem jest wywiad z Mirosławem Hermaszewskim. Chciałbym po prostu sobie pogadać, żeby on przypomniał te chwile w kosmosie, bo ja pamiętam, jak kiedyś on mówił właśnie, że jak ten wschód słońca zobaczył, no w ogóle tak zaczął opowiadać, jakby był w ogóle w innym wymiarze. Nasz człowiek, moim zdaniem, mimo że jechał po antyholu i mu zabrali prawo jazdy, no i cóż, ktoś po prostu nie popełnia błędów, każdy ten, no nie przejechał na szczęście nikogo, ale pozdrawiam pana Mirosława Hermaszewskiego. Naprawdę, to jest moim zdaniem super, fajny, pozytywny, dobry człowiek. No i tyle. Merry Christmas, Dorotka. Tu pozdrowienia dla pani Doroty od naszych słuchaczy. Przypomniała mi się scena z filmu Magnat i słynny orgazm pani Szapołowskiej z szeptanym cała jestem w maku. To jakoś mi się kojarzy ze świętami. Łączy. To słuszne skojarzenie. No właśnie, drodzy państwo, zobaczcie, jak to ładnie można wszystko połączyć. Jedno w drugim. Ja nie chcę spoilerować, ale za chwilę posłuchamy przygód z Grzebykiem, który opowie, no może nie o pani Szapołowskiej, ale też o takim, no, ikonie, co prawda filmów dla dorosłych, o pani Orlowski dla odmiany, nawinie on nam, bo podsłuchiwałem, jak to ja, no wiadomo, dzieci, jak były małe, to zawsze podsłuchiwały, jak coś było dla dorosłych, albo jak sami wiecie. No ale rzeczywiście, co tutaj dużo mówić, pani Szapołowska, Grażyna, no to jest obiekt westchnień chyba 500 000 chłopaków, mężczyzn oraz tych, którym właśnie co wyrosły wąsy. Ja przyznam się, że nie pamiętam filmu Magnat, natomiast no, pamiętam inne filmy, na przykład pani Szapołowska, jak się pojawiała w 07 Zgłoś się i tam też miała za przeproszeniem orgazm. No w ogóle to chyba niewdzięczny temat dla aktorów, brutalnie mówiąc, no bo no, trzeba chyba mieć niezłą psychikę, żeby no nie wiem, udawać, a może przeżywać orgazm. Kto to wie, nigdy w sumie nie rozmawia się z aktorami, czy pan udawał, czy pan przeżywał, czy pani udawała, czy pani przeżywała. No ja nie wiem. Nie wiem, moi drodzy. No ale cóż, tak więc, kochani, tutaj Ludwinia, zniknięty post, że jest do czwartku. Do czwartku się na pewno stoję. Moi drodzy, posty mają to do siebie, że po prostu one są. Jola, ja spotkałem Mirosława Hermaszewskiego, jak chałturzył na pasażu w Carrefourze. No, ktoś nie chałturzył na pasażu w Carrefourze, niech pierwszy chałturzy. Ja przyznam się też, chałturzyłem i bardzo tęsknię niestety za tym czasem, ale ciekaw jestem, jak ta chałtura za przeproszeniem wyglądała. Czy, no bo chałturę to ja wtedy rozumiem tak, że ktoś siedzi, jest zblazowany, bo on już chce iść do domu i oni mu zadają pytania, a on mówi tak,
Panie Mirosławie, no i jak to tam było w tym kosmosie? Fajnie. Aha. A panie Mirosławie, a pan się jakoś tam przygotowywał do tego lotu? Tak. Mhm. No to tak, to mi się wydaje, że ten, ale jak ktoś się angażuje i opowiada tak od serca, przy okazji zarabia pieniądze, no to jak najbardziej. Poza tym, no ja bym chciał go spotkać, bo bardzo mnie to ciekawi, bo on opowiadał w kategoriach niemalże mistycznych po prostu, ten pobyt w ogóle gdzieś tam. No i ja też się zastanawiam, czy oni go tam nie wstrzyknęli, mu wiecie czego, włożyli go do studia filmowego WB7, no i tam jesteś w kosmosie, cześć ten. A kto wie, moi drodzy, sami wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach. Koziorożec 1 i ten, oglądaliśmy takie filmy, proszę państwa. Dzisiaj to wszystko może być fikcją, nie chcę być naprawdę nieuprzejmy, oczywiście teraz ktoś powie, Jezu, co on mówi, teorie spiskowe, ale moi drodzy, no a kto był z was w kosmosie? Tutaj tak odbiłem, no tego. A propos kosmosu, to nie wiem, czy wiecie, ja mam tutaj taki właśnie breaking news sobie, mam nadzieję, że go nie wykasowałem, bo jak go wykasowałem, to po prostu będę nieprzyjemny dla własnego siebie, po prostu. O, ale mokry kaszel. No ale cóż, proszę państwa, breaking news, czy wiedzieliście, że właśnie wykryto na Wenusce, nie mówię o jachcie Wenus, tylko o planecie, amoniak, proszę państwa, a amoniak, i tutaj nie chodzi o Andrzeja Amoniaka, czyli A.amoniak, tylko ten zwykły amoniak, który jest związkiem chemicznym, który, proszę państwa, nie występuje sam z siebie, że tak powiem, nie wiem, na przykład w skale, w suficie czy w piasku. On jest efektem reakcji chemicznej, proszę państwa. Amoniaku nie powinno być na Wenus, mówią specjaliści. Ma dołączony wodór, a wokół jest bardzo mało wodoru. Każdy gaz, który nie pasuje do kontekstu swojego środowiska, jest automatycznie podejrzany o to, że został wytworzony przez życie, proszę państwa. Tak więc na Wenus jest życie. Komisyjnie to stwierdzono i to dokładnie dzisiaj, proszę państwa. Ja podaję tutaj mogę źródło, proszę państwa, MR1805, Images, źródło ten, i to jest taki portal Massachusetts Institute of Technology, proszę państwa, no i cieszymy się, czyli nie dość, że na Marsie woda, na Wenus amoniak, proszę państwa, amoniak, z tego co wiem, to śmierdzi jak cholera, ale przynajmniej to może właśnie jacyś nieprzyjemni tam mieszkają, no ale nie wiadomo, także sami nie jesteśmy, a może tam Mikołaj mieszka, elfy, może tam jest fabryka prezentów, a może siedzą tak zwani oni, którzy już dawno wyemigrowali, bo im się tu nie chciało siedzieć. Jola podpowiada, że nie było tak źle. No właśnie, ja tak sobie to wyobrażam, że myślę, że to nie ten człowiek, który no byłbym bardzo rozczarowany, powiem tak, gdyby rzeczywiście tak było, jak ja próbowałem przesunieć. Pan Mirosław Hermaszewski jest spoko, ale ma jedną wadę zięcia. Ojeju, tam Mirosław Hermaszewski jest git. Teściowa, a propos orgazmu w wersji geriatrycznej, to bardzo polecam jako grę wstępną szachy albo skrable. O, to skrable jeszcze bardziej, a szachy to gra wstępna, no to polecamy. Rzeczywiście, można taki film dla dorosłych zrobić w ogóle właśnie, że tam tutaj muzyczka, takie wiecie, disco. Klimacik, światło przygaszone, tutaj ten, on i ona po prostu i plansza szachów. No i się zaczyna pion na B2 po prostu. Odpowiedź obrona Tischnera. No i tutaj winkiel Hermaszewskiego. No i wiadomo, atak Ziobry po prostu. No i siedzi się i gra wstępna toczy się. W pewnym momencie przechodzi do gry średniej, no i do gry końcowej. No i wtedy wszyscy się budzą, bo remis. No ale cóż, Wiesia, kobiety są z Wenus. No i teraz zaczyna nam się tutaj wszystko klarować, nie chcę być nieuprzejmy. No, ale co z tym amoniakiem teraz jeszcze? Jak tutaj to połączyć? A mężczyźni są z Marsa. A, czyli woda versus amoniak. Kurde. No to będziemy sobie o tym mówili. Jaro potwierdza, że kobiety są z Wenus. No ale to ciekaw jestem właśnie Wiesiu, Jolu, teściowo, Kasiu, Mirosławo. A jak wyżeście się tu wzięły w takim razie, jak byłyście jeszcze w Wenus? Się po prostu. No ja rozumiem właśnie, że znowu wrócę do mojej nomenklatury, teraz takie bardzo, zwróćcie uwagę, błyskotliwe przejście do tematów marinistycznych, czyli Wenus, kosmici, amoniak, kobiety, i teraz na przykład ja przechodzę właśnie, że na przykład kobiety są z Wenus, wyobraźcie sobie, że właśnie jesteście na Marinie, gdzieś na Mazurach, w Krzyżach, Puszcza Piska, Jezioro Nickie,
No i cudownie zacumowana Wenuska, oczywiście, po prostu, czyli nasza ukochana marka, jeśli chodzi o jachty, oldschoolowa. I wtedy przychodzi Jurek Burkacki, mówi: kobiety są na Wenusce, po prostu. I wtedy, no wiadomo, chłopacy się przeczesują, brylantyna, pasują buty, bardziej tak wyostrzają sobie błysk w oku, idą w konkury, po prostu. A jakby właśnie tak na przykład ktoś pomyślał, kto ma właśnie taką firmę czarterową, jachtową, to powinno właśnie jeden Wenuska, a druga Mars na przykład. No i wtedy oni się spotykają. Albo w ogóle tak nawiązać do całego Układu Słonecznego. Tutaj tam Jowisz płynie, no Księżyc wiadomo, no i takie tam rzeczy. Amoniak występuje czasem w moczu. Przypadek nie są... No... Ależ ja potwierdzam, bo nie chcę być nieuprzejmy. Jedna z dwóch, właśnie z trzech szkół, które udało mi się ukończyć, to było studium analityki medycznej, gdzie rzeczywiście robiłem w moczach i w kałach. Ja wiem, że to nie jest taki dobry temat, ale na przykład próbę koproskopową, no to naprawdę umiem do tej pory zrobić. Trzeba wziąć grudkę kału wielkości orzecha włoskiego, wrzucić ją do kolby, tak zatkać, jak robią szejkerzy w barach i... I mamy próbę koproskopową, bierzemy później pipetę i na szalkę po prostu robimy z tego preparat, pod mikroskop i patrzymy. O, dwa koprok są albo, no i tam tego. Tak więc rzeczywiście potwierdzam, amoniak rzeczywiście bardzo często, no to wszystko nam się wyjaśniło, proszę Państwa. No to ładna historia. Moi drodzy, Wenus to bogini miłości, przypadek. Ja, jak wiecie, znacie moją teorię, że przypadki only w gramatyka występują. W związku z tym przejdę płynnie, no żebyście jakby docenili, proszę Państwa, to płynne przejście do tematów marinistycznych. Tak więc, panie i panowie, godzina 15:56. Brudzowice, minus 4. Bytom, minus 3. Katowice, minus 3,5. A w Tarnowskich Górach niestety nie wiadomo, bo pierdyknęły czujniki. Tak więc zapraszam znowu na podróż na Śląsk, gdzie czekają już na nas hajerzy, rastamani, ancymoni, moi drodzy, i klęczoń. Pewnie znacie, proszę Państwa, klęczonia. Ktoś nie był na klęczkach, proszę Państwa. Kiedyś to była taka kara w szkołach i na religiach, że na grochu trzeba było klęczeć, i klęczoń właśnie, kiedy klęczoń na tym grochu, on sobie stwierdził, że właśnie tak, to ja coś dobrego z tego klęczonia po prostu będę miał. Tak więc, panie i panowie, The Old Parrots, 10 w skali klęczonia, znaczy Beauforta miałem powiedzieć, ale zanim, oczywiście, jak to ja, tutaj dzwoni Krzychu, czyli samochód jest naprawiony, to słuchajcie, moi drodzy. Kołysał nas zachodni wiatr, a brzeg gdzieś za rufą został. I nagle ktoś, jak papier zbladł, sztorm idzie, a nie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął: ech, to czorta, nie daje.
piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, lech do czorta. Przeciwne czasy, sny się ma. 10 z Kaliboforta, 10 z Kaliboforta, 10 z Kaliboforta, 10 z Kaliboforta. Jaman, proszę państwa, jaman, 10 w skali Beauforta, no ciekaw jestem, jak wam się to podobało. The Almighty, the Old Pirates from Gliwice, proszę państwa, tak, tak, znakomity Mercedes, no i w ogóle znakomita płyta, moim zdaniem The Old Pirates, jedna z najlepszych polskich płyt z muzyką reggae, szanty, reggae, party, Ludivinia, no właśnie, właśnie, jedyna szanta, jaką lubię, dziwne, witam się, aho. Oj, a szant nie cierpię. No ale podobno z tymi szantami to jest tak, że wszyscy mówią, że ich nie cierpią, a jednak jak przyjdzie taki moment, to wszyscy je śpiewają. I to wcale nie jest jak z disco polem, bo ja akurat tak nie mam. A szanty to moim zdaniem naprawdę tak jest. Tylko to jest kwestia, nie wiem, herbaty, klimatu, jodu, kołysania, choroby morskiej, no i innych takich rzeczy. Wnioskowanie z amoniakiem to troszkę ryzykowne jest. Doświadczenie ludzkie nie sięga zbyt daleko w kosmos, natomiast od razu z odpowiedzią podpowiada Kasia, że przecież w filmie Apollo 13 ukazana jest scena, kiedy po prostu astronauci pozbywają się tak zwanej jedynki, wylewając ją w przestrzeń kosmiczną. No i przecież to już jest wszystko jasne, tak więc nie zdziwiłbym się, gdyby ślady amoniaku znaleźli na innych planetach, gwiazdach, ciałach niebieskich, kometach, bryłach lodowych, a nawet w czarnej dziurze. W ogóle w czarnej dziurze to podobno kończą się wszystkich problemy. Podobno to jest taka przestrzeń, moi drodzy, że w ogóle nie ma po prostu problemów. Wszystko znika i w ogóle odchodzi się od wszystkiego. Wersja piosenki, mała korekta, Brudzowice minus 5, nie 4. Ej, ty, dział meteorologiczny, to jak wy mi mówicie tutaj? Kurczę pióro. Przepraszam za uniesienie się na antenie, ale kurczę pióro, tutaj dział meteorologiczny teraz roluje po prostu ciasto na makowca, zamiast potwierdzić. No wiadomo, kurczę, że minus 4 to było wcześniej, jak słoneczko wyszło, teraz jest minus 5. Wiesz, to jest żenada, w ogóle ten dział, powiem wam, meteorologiczny. Po prostu odejdźcie w zapomnienie, jak może macie traktować tak waszą pracę, po prostu bez sensu. No i teraz ujęcie, proszę państwa, Polska. Polska, kraj jest piękny, a mapa jej jest jeszcze piękniejsza. No właśnie, to był taki patriotyczny wątek, moi drodzy, bo to jest teraz bardzo trendy, powinniśmy jednak pamiętać. I uwaga, uwaga, łączymy się z działem outside'owym. Mam nadzieję, że dział outside'owy nie celebruje dnia orgazmu. Cicho tam, włączyć mi kamerę zewnętrzną. Szanowni Państwo, to jest widok, zobaczcie na naszych oczach, to jest taka refleksja związana z przemijaniem. Jeszcze 40 minut temu było stosunkowo widno. Ta jemioła aż zapraszała do kogoś, żeby przeżył ten orgazm pod nią, no bo wiadomo, jemioła tam jemiołuje. Szaro nam się zrobiło już, tak powiem wam, nie jest tak optymistycznie. Myślę, że impresjoniści dzisiaj by poszli do domu, a
ci, którzy mają skłonności do słuchania Joy Division, na pewno by rozkręcili głośniki na cały regulator i słuchali psycho-pesymistycznej muzyki, albo piliby pesy kole, idąc za Henrykiem Jerzym Chmielewskim. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek Tytusa poświęcony operacji Bieszczady 40, gdzie odkryto dwa źródła. Jedno źródło to była optykola, a druga to pesy kola. Tytus, jak to Tytus, oszołomiony, pomylił oby źródła i wszystkim harcerzom biorącym udział w operacji Bieszczady 40 rozdał pesy kole. Czym to się skończyło? Tym, że siedzieli znużeni harcerze, nie widzieli sensu życia, nie widzieli sensu swojej pracy. W ogóle było wszystko bardzo pesymistyczne. Na to z odsieczą przybyli Romek i Antomek, gdyż przywieźli optykolę, która nie dość, że zneutralizowała paskudne działanie pesykoli, to spowodowała jednak wzrost psychofizu o 4 punkty. No dobrze, skłaniam się do tezy KSW Jerzy Burkacki, tu rzeczywiście, że ten mocz w kosmosie wziął się, czyli amoniak, wziął się jednak niestety, no tak, no przecież to musi być ogromna skala, no nie łudźmy się, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie transatlantyki, czy Wy myślicie, że oni te dwójki i jedynki to po prostu przywożą do portu i tam do Pana Staszka utylizują? Obawiam się, że niestety nie, a nawet jeżeli tak, to inni użytkownicy, powiedzmy bardziej indywidualni, przecież, no co to tam, przecież to dwójkę to rekin zje, przecież one to lubią, dwójki, nie? No i to się dzieje, a w kosmosie to się nie dzieje, a przecież ostatnio jak rozwalili satelitę i lata teraz 1,364,272,407 kawałków śmieci, proszę Państwa, więc jaki problem, żeby siku po prostu na zewnątrz oni robili? No na bank oni robią i później takie właśnie hopsztosy. Szkoda, że ci fajnie, wszystko jest fajnie właśnie i tutaj jest takie zderzenie nauki, proszę Państwa, z takim zwykłym życiem. No bo naukowiec, wiadomo, liczby, cyfry, potwierdzenia, badania, tablice, Excel, długopis oraz komputer, ale brakuje tam tego wątku ludzkiego, bo tutaj już jest teoria, tak, 1,752,364,223 lata temu na tej planecie prawdopodobnie byli oni. A to niestety rozwiązanie jest banalne. Czar pryska, miłośników cywilizacji pozaziemskich prawdopodobnie szlak w tej chwili trafia, bo już byli pewni. A jednak, no nie Mars, to Wenus. No nie ciemna strona Księżyca, to chociaż ta Wenus. Teraz koniec. Koniec, proszę Państwa. No i tak to wygląda. A propos szant i orgazmu, to polecam posłuchać szanty dla panien i mężatek Wojtka Szumańskiego. Orety! Pierwszy raz słyszę, droga teściowo, tak więc z ogromną przyjemnością sobie posłucham i spróbuję odnaleźć wątek. A my, proszę Państwa, raz jeszcze zobaczcie, jak to się dzieje. Przed chwilą była ta szaruwa, co nie? I zobaczcie, już w ogóle robi się ciemnica. I jak chcecie, to możemy zanotować. 407, czyli godzina 4:07 PM jest już półciemnica. No jak się zrobi całkowicie czarno, będzie to znak, że nastały ciemności, proszę Państwa. A tymczasem nie chcę być nieuprzejmy i zabieram Was, drodzy Państwo, na północ, do Łeby, gdzie już grzeje wnętrze swojego pojazdu redaktor 32170, czyli Marcin Grzebyk, proszę Państwa. Z tabliczki znamionowej na kierownicy wywnioskowałem, że Marcin Grzebyk buja się Fordziskiem po Łebie i driftuje i podobno oni go śledzą cały czas, a on już jest gdzieś podobno pod Toruniem, a później będzie na Lublin tam odbijał i trzecią przecinką przez las, wyleci w Puławach, z Puław wiadomo do Mięćmierza, a w Mięćmierzu czekamy już tam na niego. No i wyszło na to, że teściowa rozkminia tajemnicę amoniaku w kosmosie. Kurczę, kurde. No i to cieszmy się, moi drodzy, bo moim zdaniem to jest też przy okazji taka wartość nabyta tego dzisiejszego naszego spotkania, że wiadomo, siedzimy przy stole wigilijnym. Fajnie, wigilia, życzenia, dzień dobry, hej, cześć. No wiadomo, jak są rodziny po dwóch stronach polityki, tak jak u mnie to się zdarza, no to jest to wyłączone, prawda? Bo jak zawsze była polityka, o to kurna, ja pier, kur, pier, to hu, co nie, fajnie, taki klimat właśnie rodzinny. No a jak jest wyłączona, to jest tak, no fajnie, o, jakie dobre jajeczko.
Ho, 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 a kompocik to sama robiłaś? Tak. No i wiadomo, w pewnym momencie przychodzi, o, zimno za oknami, no zimno. No wiadomo, te tematy, jajeczko, później pogoda, są tak zwane nieśmiertelne tematy do podtrzymywania rozmów, a w tym momencie możecie wyjść, moi drodzy, naprzeciw wszystkich i powiedzieć, a czy wy słyszeliście o rozwiązaniu tajemnicy amoniaku na Wenus? No i wiadomo, wtedy pani domu, gospodyni puszcza talerz z pierogami, talerz się bije, ale wiadomo, szkło bije się tylko na szczęście. Pieski się rzucają, bo tylko czekały na to, aż ta sytuacja się zdarzy i czmych w okamgnieniu. Jeden pierożek, drugi pierożek, zadowolone machają ogonkami, uciekają, proszę państwa, a my dalej kontynuujemy nasze rozważania. Ale zastanawialiście się, moi drodzy bliscy, skąd i tak dalej, no i sami wiecie, to jest naprawdę lepszy temat na Wigilię niż proces otrzymywania mydła. Co mi kiedyś pani właśnie w tej mojej szkole analityki medycznej mówiła, że muszę się po to tego nauczyć, żeby błysnąć towarzysko. Proszę państwa, 14.07, pamiętacie, jak to wyglądało? 14.10. No, moi drodzy, to już thrillero, horror nam się robi. No, ale my się nie poddajemy i wracamy do naszego rozświetlonego, ciepłego, sympatycznego studia, gdzie mamy atrybuty świąt, gdzie mamy choineczkę, opłatek i kalendarz, który mówi, że dziś 21, proszę państwa, o, 21 grudnia. No dobrze, zabrania zrzutu fekaliów do morza w odległości mniejszej niż 12 mil od brzegu i dezynfekcji, czyli amoniaku przybywa w morzu. No wiadomo, że Ludwinia pisze, no te procedury, moi drodzy, no niestety, złudzeń nie ma. Ale jak sobie pomyślimy, że oni w tym oceanie zatapiają po prostu statki na przykład, jeju, no to jest nie do wyobrażenia. Wydaje mi się, że to chyba lepiej pozdrawiajmy blondynki. No ale tymczasem, proszę państwa, raz jeszcze zobaczcie, jak się ściemnia. My lecimy w tym momencie rzeczywiście już do Łeby, bo się ściemnia. I zobaczymy, jak uda się w błyskotliwy sposób połączyć redaktorowi Grzebykowi Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek z Dniem Orgazmu oraz z Dniem Pamięci o Poległych na Misjach. Siemandero, 32170, Marcin Grzebyk, aka Zielony Emeryt, Radio Gonzalo. Witam po raz kolejny, słuchajcie, dzisiaj tak trochę zmieniamy scenografię, jedziemy na delikatną przejażdżkę po Leba City, trochę tutaj napadało nam na Pomorzu śniegu, jakieś pół centymetra. Dzisiaj wtorek, rozpluł się świąt worek, jak to można powiedzieć. Tak nie do końca rozpluł się tych świąt worek, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy dzień, to takie poważne święto, mamy dzień poległych na misjach. I przypomina mi się historia, którą opowiedział mi chłopak mojej koleżanki w te wakacje, jak to właśnie był jednym z żołnierzy, którzy wyjechali na misję do Afganistanu i opowiadał mi historię, swoją historię. To była rzecz dla mnie, cała historia była szokująca totalnie, właśnie Łeba. I słuchajcie, chłopak, było coś takiego, że jak ich wyczytywali na patrol, to każdy, mówiąc kolokwialnie, był zaszczany ze strachu, bo nikt nie chciał jechać. Były różne patrole gdzieś dookoła jednostki, wyjazdy dalsze. I on został wyczytany do jakiegoś takiego właśnie grubszego patrolu, grubszego wyjazdu. A dzień wcześniej z kolegami kolegami z Ameryki pochlał mega, ponieważ któryś tam miał urodziny i rano sierżant nie był w stanie go dobudzić, żeby on wyjechał na ten patrol. Z tego, co on opowiadał, bo ja o tym oczywiście pojęcia nie mam, w życiu w wojsku nie byłem, na misji jest tak, że jeśli dowódca nie jest w stanie cię, nie wiem, doprowadzić na miejsce
startu jakiejś tam akcji, do której zostałeś wcześniej wybrany, to jest ma obowiązek samemu zająć twoje miejsce. I ten sierżant pojechał za niego na ten patrol. No i niestety sytuacja skończyła się tak, że ten mój znajomy rano się obudził, na jakiejś tam mapie się zorientował, że wysyłają helikoptery. Sierżant, który pojechał za niego, zginął. Wjechali na jakąś minę samochodem. A może pojedziemy w tą stronę, jeszcze się przejdziemy. Wjechał na jakąś minę samochodem i chłop, mówiąc kolokwialnie, pagib. No, bardzo nieprzyjemna historia. Ten mój znajomek miał traumę po tym całym zdarzeniu. No to straszna historia w każdym bądź razie, ale żeby ten felieton już nie był taki smutny, a nagrywany jest z ręki przez tego mojego znajomego, dlatego przepraszam, że tam coś tam drga trochę ten telefon, bo trzęsą się ręce. To jest alkoholik z 20-letnim stażem. Wolę nie wiem, żartuję. Oczywiście, słuchajcie. Dzisiaj jest Światowy Dzień Orgazmu. I tutaj, z tego miejsca, chciałbym serdecznie podziękować ikonie moich lat młodości, pani Teresie Orlowskiej. Ona właściwie była dla mnie taką matką tych orgazmów. No, nauczyła mnie razem ze swoimi tymi partnerami, oglądając te filmy dokumentalne, w których grała główną rolę i była, powiedzmy, tak jak Michał Sumiński tak pięknie opowiadał o zwierzętach, tak pięknie ona potrafiła opowiadać o tym seksie. Teresa Orlowska, gwiazda niebanalna, no wielka gwiazda niemieckiego kina lat 80. i 90. Tak to, moi drodzy, tak to było troszeczkę z takim przymrużeniem oka. A tutaj teraz jedziemy. Po lewo chodzę na piłkę. Moi drodzy, a to było troszeczkę tak oczywiście z przymrużeniem oka. A żeby tak już, ponad jak tutaj wyjść z lasu, ktoś za to powinien beknąć. A tam z tyłu apartamenty na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany, to ja z tego żadnych udziałów nie mam. Zapraszam. Puentując mój dzisiejszy wywód, mój dzisiejszy felieton, moi drodzy, chcę wam życzyć wesołych świąt. No, przed nowym rokiem to chyba jeszcze się spotkamy, a może i nawet w nowy rok się spotkamy. I tyle, no. Marcin Grzebyk, aka Zielony Emeryt Łeba. Elo, siema. Siema, Andero 32170. A jednak połączył, czyli był wątek, moi drodzy, amoniaku, był wątek, no właśnie, misji, no i był wątek orgazmu. Natomiast teraz się zastanawiam, czy pani Teresa Orlowski, czy ona była brunetką, czy blondynką, bo jakby była brunetką, to by się w ogóle ekstra tutaj nam zdarzyło. Ja jeszcze mam tylko taką fajną refleksję, taki portret psychologiczny, że bardzo mi się podoba, że jednakowoż kolega Grzebyk używa kierunkowskazów, bo w dzisiejszych czasach to naprawdę jest bardzo fajna zaleta wśród kierowców, że tak powiem. Tak więc dzięki, Marcinku, tak czy inaczej się jeszcze słyszymy, być może zobaczymy nawet w tym roku. Jaro podpowiada, że nasz, no właśnie, Jaro 777, cudownie, że
cały czas trzyma funkcję dyżurnego naszego programu. I Jaro na Facebooku, dla tych, którzy oglądają nas na Facebooku, podrzucił linka do piosenki, którą zarekomendowała teściowa Szanty dla panien i mężatek Wojciecha Szumińskiego. Dla odmiany Kasia zwróciła uwagę, że wąsy się pojawiły, właściwie wąs u Sir Grzebyka. No i tutaj od razu teściowa przychodzi z bezwzględnym cytatem: wąs niejedną dupą trząsł. No, proszę państwa, ja przepraszam za brzydkie słowa, ale w dzisiejszych czasach słowo dupa to raczej chyba nie jest takie tego. Zważywszy się, mówi na przykład dupa wołowa z niego, taki ciapulek. Tak więc Jaro wrzucił linka, drodzy państwo, tego linka być może wrzucimy też kiedyś coś. Jaro pisze, że Teresa Orlowski była brunetką. Czy herbata ciepła, Wiesia? A, Wiesia, bardzo dziękuję za troskę. Ale nie chcę być nieuprzejmy, podczas kiedy wy tak swobodnie, spokojnie słuchaliście sobie felietonu redaktora Grzebyka, tu w Radiu Koncao szaleństwo, proszę państwa, szaleństwo, sprzątanie podłogi, mycie okien, no i między innymi dolewanie herbatki z naszego termosiku na waszych oczach, ten rytuał. No wiadomo, w Japonii mają swoje rytuały, a ja, proszę państwa, wnoszę oto kubeczek i zobaczymy. Tutaj Jurek, uwaga, będzie przelot, żeby parowało wam tak bardziej... O, ale paruje nieźle, nie? Tak więc termos się naprawdę ekstra sprawdza. W ogóle fajny klimat taki nam się zrobił, słuchajcie. I teraz szybko jeszcze ujęcie Droid Camera, proszę państwa. To, co widzicie teraz na zewnątrz, to jest właśnie ciemno. Tak mniej więcej dokładnie w tej chwili wygląda widok z okna górnej kapsuły. Nie przecierajcie odbiorników, tylko po prostu ciemno. Ja wiem, że w mieście trudno tak zwaną ciemną. No tutaj moglibyśmy powiedzieć ciemno jak wiecie gdzie, albo czyli tym, tam gdzie wąs trząsł, albo ciemno jak w czarnej dziurze, proszę państwa. Tak więc to są właśnie te atrybuty jednak mieszkania na wsi, że kiedy robi się ciemno, to jest po prostu ciemno i nie widać nic poza ciemnem, chyba że mamy latareckę i sobie świecimy i wtedy to jest taki fajny efekt, że jak na przykład dzik se idzie naprzeciwko i wtedy widać odbicie jego oczu, takie lasery wtedy się robią. Są naprawdę ekstra momenty, tak więc pozdrawiam tych, którzy mają laserki. Sorry panowie, wydaje mi się, że jednak pani Orlowski była blondynką. Jaro, kurczaczki pieczone, bo ja już tutaj odhaczyłem wątek po prostu właśnie żołnierzy, niestety poległych na misjach, z orgazmem i z pozdrawianiem brunetek. No nie wiadomo właśnie z tą panią Teresą Orlowski, znakomita, światowej sławy aktorka, proszę państwa, dramatyczna, można by powiedzieć, która rzeczywiście grała również w filmach przyrodniczych, no i tak jak redaktor Grzebyk, rzeczywiście, no, odważna ona była i rzeczywiście pewnie nie jednemu, a może i nie jednej, po nocach się śniła. O, jak pisałam, w prognozie w Gdańsku bezchmurnie, tylko słońce gdzieś znikło, to 15 było. No właśnie, no to raz jeszcze, moi drodzy, jak ciemno, to przyjemno. O, tu mamy bardzo dobrą, błyskotliwą zresztą taką informację od teściowej, moi drodzy. Zobaczcie, no to są prawdopodobnie też dosyć sprzyjające okoliczności przyrody, to co widzicie w tej chwili za oknami, czyli to czarno. No dzisiaj dzień orgazmu, moi drodzy. No a brunetki w ciemności to są bardziej jeszcze niewidoczne niż blondynki. No bo wiadomo, nie? A brunetki to... proszę państwa, no ale tak to już wygląda. Czyli nam się ściemniło, pamiętajcie, 16.07 było tak szarawo, ale jednak było. 16.10 było już tak jak z thrilleru. I proszę bardzo, 16.22 ciemno, jak wiecie gdzie. No ale cóż, herbatka, o właśnie... No bo jednak jak tak się gada, to taka herbatka, powiem wam, naprawdę fajnie. Moi drodzy, cóż, to w takim razie, skoro jest ciemno, po prostu zależy w jakim filmie, panowie, to tak, by pogodzić wspomnienia o Teresie. No właśnie, Jola ma rację, co tutaj dużo mówić. Jaro, przed chwilą przysłałem ci fotkę z tego roku pani Teresy na Messengerze.
Dobra, słuchajcie, na szczęście mamy różnego rodzaju takie możliwości technologiczne, że możemy zobaczyć, jak wyglądała Teresa, ale no, jaro, no nie widzimy, to chyba, że poszło na Radio Koncao. No na razie niestety nie widzę, jak wyglądała Teresa, ale jaro, jeżeli możesz, to poprosimy o audiodeskrypcję, to nam opisz, jak wyglądała Teresa z tego roku. To jeszcze odpalę tutaj to źródło, moi drodzy, kontaktów z Teresą, po prostu zobaczymy, przełącz konto, proszę bardzo, Radio Koncao, zobaczymy, tutaj przełączamy szybko konto, moi drodzy, mowa automatyczna, witaj jaro, odezwiemy się do ciebie. A, to jednak nie. I to jak najszybciej. No dziwne te teksty, pisze do nas ten bot, trzeba będzie to jednak zmienić. No dobrze, tak czy inaczej pozdrawiamy Teresę Orlowski, która była królową kaset VHS. Co tutaj dużo mówić, była też królową, czasami na ścianach się ją widywało. W dzisiejszych czasach prawdopodobnie reklamowałaby hot dogi oraz inne historie. No ale jest ciemno, tak więc raz jeszcze, moi drodzy, rzućcie okiem na to, co jest za oknami. Właśnie to było tak. No i w tych okolicznościach przyrody, no to ja was chcę zabrać, no bo żeby tak przedłużać dzień. Wiadomo, czasami jest tak, że niektórzy przedłużają młodość po prostu. Niektórzy imprezę przedłużają, niektórzy audycje przedłużają niesprawiedliwie po prostu. To ja przedłużam dzień, proszę państwa. Ja przedłużam po prostu dzień, tylko że to wcale nie jest takie proste. A, właśnie może i proste, tylko że zobaczymy, jak to będzie. Czyli tak, relacja jest. Moi drodzy, ja w tym momencie pozwolę sobie przedłużyć dzień na rzecz po prostu spotkania z leśnym echem. Z leśnym echam. Uwaga, na pewno to, co najbardziej w filmach widać, to brunetka jednak mówić. Moi drodzy, masz linka na Messengerze Tomasza. Zdjęcia dosyć grzeczne. Uwaga, raz jeszcze wchodzimy na Messengerze. Na Messengerze jest Ludivinia, po prostu. Tutaj mamy śmiały link, po prostu. Brunetka, Jezuńciu, powiem wam po prostu, to ja nie wiem, po prostu, zaszaleję, raz się żyje, moi drodzy, i za chwilę, no nie wiem, czy jesteście gotowi na Teresę, proszę państwa, czy jesteście gotowi na Teresę, jeśli tak, to zróbcie hałas, bo ja po prostu spróbuję tutaj, żeby nam się Teresa objawiła, proszę państwa, w naszym studiu, tutaj dokładnie się za chwilę objawi Teresa, ja nie wiem, czy wy jesteście naprawdę gotowi na takie coś, uwaga, więc ja jeszcze chwilę sobie pomówię. Dzisiaj Światowy Dzień Pozdrawiania Teresy, znaczy brunetek, proszę państwa, i w związku z tym kolega tutaj połączył nam temat też Światowego Dnia Orgazmu po prostu z Teresą, proszę państwa. No i teraz zobaczymy, czy jesteście gotowi, proszę państwa, na Teresę. Uwaga, czy jesteście na to gotowi? Dawaj. Dzisiaj chyba ten najkrótszy dzień w roku, to niech Teresa sprawi, że jeżeli ktoś z was nie miał kogo pozdrawiać, proszę państwa, to za chwilę będzie mógł pozdrowić, uwaga, czary mary, a nie z tej strony. Uwaga. Dzień dobry, pani Tereso, pięknie pani wygląda, pani Tereso. No dziękuję ci, Tomku. No ja na co dzień słucham Radio Koncao. Mimo że nie rozumiem do końca za dużo, ale fajna energia. Miło, że mnie przypomnieliście i że mnie pozdrawacie. Ja też was naprawdę pozdrawiam. Jest to naprawdę fajne po prostu. Tomku, w ogóle fajnie się z tobą rozmawia. Pani Tereso, po prostu... Ale jest, no i cieszę się, że jest pani po prostu brunetką, po prostu, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Brunetek i w związku z tym ja panią pozdrawiam i pani pozwoli, że się schowam za panią po prostu, bo mi zazdroszczą teraz oczywiście słuchacze po prostu. No i czary mary i niczym sen rozpłynęła się.
Teresa w naszym studiu. Kurczę, nie wiem, czy wy widzieliście to, co ja, czy to się zdarzyło tylko w moim umyśle, czy rzeczywiście Teresa była tu z nami w studiu. No ale nawet jeśli była albo i nie było, to sami widzieliście, że Teresa jest absolutną brunetką. Tak więc mamy już, moi drodzy, wszystkie wątki się zgadzają, czyli udało nam się dzisiaj połączyć Dzień Pamięci o Poległych na Misjach. No tutaj nie żartujemy, ale gdzieś tam udało się z całym szacunkiem ze Światowym Dniem Pozdrawiania Brunetek i na koniec Dzień Orgazmu. Po prostu. No i tutaj tak to właśnie wygląda. No dobrze, tak więc jak Jola zauważyła, że pani Teresa jest w formie. Ja tutaj mam miniaturkę Teresy, proszę państwa. Teresa. Kurczę, o Jezu, głowa jej spadła. Teresa. No ale to podobno w filmach tak już jest, że no film to film, proszę państwa. My myślimy, że to prawdziwość, a tam samą wiadomo, tutaj dyżurny planu, dyfuzor, odbicie światła, żeby bardziej parowało, jak to Jurek mówi. Teresa, Terenia to na pewno jest z Wenus, jak Wiesia podpowiada. Na banki jest Teresa z Wenus. No nie wiem, no może jeszcze, słuchajcie, niczym Gina, po prostu duch Gina. Wyczarujemy Teresę dzisiejszego wieczoru, a tymczasem w ramach przedłużania, proszę państwa, dnia, czyli żeby jednak nam było dłużej, to zapraszam was na wyprawę z Leśnym Echem, który poszedł se na spacer. Proszę państwa, niektórzy siedzą, robią by żyć, obierają kartofle, rolują ciasto, sprzątają, wieszają choinki, biorą udział w bójce ulicznej, a może zakładają komuś kajdanki, bo są na przykład reprezentami służb, albo blokują trasę, a może ktoś właśnie ściąga koło, bo nie zdążył tego zrobić, a może ktoś przeciera sobie czoło, to dzięki temu zapraszam was po prostu do lasu. A Teresa Orłowska pochodzi z Dębicy, gdzie mieszka w hiszpańskiej Marbelli. Dziś mieszka. Ha, no to obiecuję wam, zaraz tutaj znajdziemy Dębicę na naszej mapie i na cześć pamięci o znakomitych aktorskich osiągnięciach Teresy Orłowskiej wbijemy jej szpilę w Dębicę. Tu korespondent leśny Radia Koncao, L.echo, czyli po prostu Leśne Echo. No jesteśmy na zimowym spacerku, jak widzicie, proszę państwa, w tle stawik mikro, który już jest pokryty mikrolodem z mikrowarstwą śniegu, aczkolwiek nie wchodzimy, bo wiadomo. No i tak tutaj wygląda ten lasek, po prostu nasz przykryty, proszę państwa, śnieżek. O, chrupi. Bardzo ładnie skrzypi, jak to się mówi, i szeleści. Śnieżek plus taka warstwa, no nie wiem, szadzi chyba trzeba powiedzieć, albo szaci. No i se idziemy. Niebo niebieskie, biało pod nogami, drzewa liściaste, jak widzicie. W większości... O, i szumi. Teraz szumienie. Jedyne drzewo, które ma liście, proszę państwa, co prawda suche, to dąbek prasłowiański. Bardzo dobre brzmienie ma. I to w sumie femonen, że jedyne chyba tutaj na rejonie. I drugi dąbek. O, tu jest drugi, jego młodszy brat dąbek. Czyli bracia dąbkowie jednak tutaj reprezentują. I tam w tle jest trzeci dąbek w ogóle. Proszę bardzo. I od razu taki quiz. Na przykład wyobraźcie sobie, że będziecie na spacerze ze znajomymi. Wchodzicie do takiego lasu jak ten. Rozglądacie się nonszalancko i mówicie: no pięknie, 8 dąbków. No i wszyscy będą zachodzili w głowę. Ale jak to 8 dąbków? Bo wystarczy się rozejrzeć po drzewkach, które mają liście. I tu dąbek, dąbek, dąbek. I tu mikrodąbek. No i tam w tle dąbek. No jest tych dąbków trochę. I tu mały dąbek, o, taki amator. No a my sobie idziemy dalej, proszę państwa. No licząc sobie dąbki po prostu. Dzisiaj podobno jest nieoficjalny Światowy Dzień Liczenia Dąbków. No to dąbek, hej. No my sobie idziemy w tle pole, za lasem. No a tu chaszcze, gęstwina. No i być może mielonek. Nie, mielonek to był wczoraj, a ja dzisiaj się spłoszył. Tak więc taki rzut oka panoramizmu. To idziemy teraz w stronę słońca, którego za bardzo nie ma, ale niebo, zobaczcie, ładne jest. I jak się tak wsłuchacie w odgłosy natury, to właśnie leci śmigłowiec w tle.
To jest naprawdę bardzo piękny przykład takiej naturalnej natury, kiedy człowiek się wycisza, w tle słyszy drogę szybkiego ruchu, no i w końcu wymarzony, upragniony śmigłowiec, który brzmieniem swego silnika rozjaśnia nam umysły, wprowadza nas w trans zwykłego życia, a niektórym to się kojarzy z techno holenderskim albo z Detroit wczesnego. Tak więc, proszę Państwa, prosto ze śmigłowca pozdrawia Was Leśne Echo. Mało tego, że śmigłowiec, to jeszcze samochód w tle. I teraz to ujęcie artystyczne, filmowe. Pozdrawia Was Wasz korespondent Latające Echo. Śmigłowiec przed Wami. Na pokładzie wiecie kto? No nam nie pozostaje nic innego, tylko powiedzieć: panie pilocie, dziura w samolocie. Haha. Wiecie kto tam siedzi? Łun. Naturę zakłóca jeden z drugim, ślad węglowy zostawia. Leć ty w chorerę, ty, jeden z drugim. Chorera. Spokoju nie ma, bo latają jedne z drugim. Ciemna śrubka. Kurczę pióro. Oj tak, te emocje, moi drodzy, no ale tak to już jest. Wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś na polanie po prostu, a nad wami nagle tutaj zaduma, relaks, pisanie poezji, nagle leci, tam chleją na polanie. Dawaj, podpisuj, jeszcze podpisuj. Nie podpisuję, kurna. No i tyle. Ale no taka wyprawa, moi drodzy, do lasu, w pobliżu naszej kapsuły tak naprawdę. Jola, w lecie na tej polanie, czy są poziomy? Akurat tak, nie wiem, Jola, skąd wiesz, ale rzeczywiście tam są poziomaczki, bardziej po lewo, to są w ogóle jeszcze większe poziomki, a takie najekstrzejsze poziomki to są, jak tam po lewo, to bardziej tam są po prostu, tak gdzieś od tego miejsca, gdzie tutaj siedzę, z 60 metrów jest taka polanka na poziomki, i to te leśne, dzikie, powiem wam, że no cóż, aż się rozmarzyłem, bo poziomeczki, jak wszystkie dary od natury, są przez 2 tygodnie w roku i tak się dziwię, że czasami ludziom się nie chce ich zbierać, a ja to zawsze se, jak mam tam tego, to idę se nazbieram taką tutaj garsteczkę, chrup, chrup i chrup, chrup, chrup. No, no, tak więc, tak to, moi drodzy, wygląda. Gdzie na moje niebo wylata? No właśnie, po prostu, no niestety, tak to już jest, że to niezłe spustoszenie, zważywszy, że taki helikopter leci z daleka, już go parę dziesiąt kilometrów słuchać. No ale co zrobić? Takie są uroki, niestety, moi drodzy. Czasami właśnie widzimy jastrzębia na sklepie niebieskim, a czasami Andrzej ze świto leci. Kurczę, wyżej nie mogliby chociaż lecieć, to nie, niżej oczywiście lecą, no bo wiadomo po prostu. No nic, dzień dobry, w przerwie między lepieniem pierogów a pieczeniem ciastek. Kasia Rytko, Katarzyna. Jak ja się cieszę, że ty jesteś, moja droga, już my cię tak łatwo nie wypuścimy, zanim nie powiesz twojego nastawienia okołoświątecznego, czyli od 0 do 9 skala. 0 albo 1 to znaczy wyczucie świąt 1 i takie współodczuwanie, a 9 wiadomo, euforia, reniferki, skarpeta, pierogi, zapachy, choinka ubrana, kłótnia z mężem, syn odszedł do dziewczyny i szyba pękła w samochodzie, bo tir mijał agresywnie. Tak więc, no właśnie, o, widzę, Jaro tutaj łyknął po prostu naszą zajaweczkę, że nie poziomki, tylko nadziomki. Znaczy nie, jak są poziomki, to powinny być poziomki, czyli po to przedziomki. O, właśnie, moi drodzy, przedziomki w takim razie. No i bardzo dobrze. No i wiadomo, a później, że ziomki, sześć ziomuś, tak się mówi czasami. No nie wiem, moi drodzy, jak wy, czy jesteście już po prostu po konsumpcji, no bo pewnie ci akurat, którzy robią przysmaki świąteczne, no to zawsze, ja wiem jak to jest, się robi tutaj albo się upiek, na przykład, nie wiem, pasztecik na przykład jakiś taki, no to, no wiadomo, skosztuje pasztecik, chrup, chrup, po prostu i pasztecik w ogóle. No i tutaj się po chrup, chrup pokosztuje. I
Jacek się najada i nie chce mu się obiadu. A że ja, moi drodzy, znowu kapusta kiszona, trzeci dzień, po prostu mało tego, znalazłem tutaj jej fragment. Nie wiem, czy widzicie, to jest fragment kapusty kiszonej, który nie wiem dlaczego znalazł się w moim kubeczku z herbatą. Rzeczywiście ścierałem po prostu marcheweczkę, bo to jest kawałek marcheweczki kapusta. Jezu, a może to jest jeszcze coś innego. Minus 10, Kasia, jeśli chodzi o klimat świąteczny. Rozumiem, łączę się z bólu. Pocieszę cię, Kasia, bo ty jesteś brunetka. Dzisiaj Światowy Dzień Brunetek. Pozdrawiania, brunetek. Tak więc mam nadzieję, że nie zdradziłem tutaj twojej prywaty, ale w takim razie to my cię pozdrowimy. I mało tego, wyobraź sobie, że w naszym studiu, Kasiu, jest gość specjalny, a mianowicie jest z nami Teresa Orlowski. Wspaniała, światowej sławy aktorka, po prostu ja już tak, sorry, wybaczcie mi te grymasy, ale ona ma takie fajne spojrzenie, takie, że tak powiem, takie Tomku, uwaga, czary mary, proszę państwa. 32170, Teresa. Dobry, pani Tereso. Po raz kolejny się łączymy z panią. Bardzo się cieszymy, że jest pani. I proszę powiedzieć, jakie jest pani ulubione świąteczne danie wigilijne? Ja się schowam tutaj, bo mi śrubka akurat upadła. No Tomku, bardzo lubię właśnie pierogi i lubię też jajko po prostu, bo po tym jajku mam taki po prostu głos lepszy. No a później tak, taka szalona się robię jakaś, jak zjem jeszcze tą sałatkę warzywną, prasłowiańską, no i karpia. Wiadomo, ten karp, to ja wcieram go we włosy później, bo ten karp jest taki tłusty, ja później jestem mokra włoszka i moje włosy tak bardzo świecą ładnie po prostu i w ogóle po prostu jest faj. Pani Tereso, a proszę zdradzić pani najbliższe plany filmowe. W jakiej produkcji, gdzie i w jakim języku będzie ten obraz kinowy? Proszę nam uchylić rąbka tajemnicy. No nie namawiamy, żeby pani uchylała coś więcej, ale tego rąbka mogłaby pani udzielić. A ja się akurat schylę, bo mi właśnie upadła śrubka. No, jeśli chodzi o filmy, no to teraz właśnie kręcimy na Pogórzu taki film właśnie o strzyżeniu owiec. Ostatnie strzyżenie owiec, ono się nazywa. Ja tam gram pensjonariuszkę, która przyjechała leczyć płuca po pylicy, której nabawiła się na pracy zarobkowej przy zrywaniu dachów z azbestu. Przyjeżdżam tam, proszę państwa, poznaję Juchasa Karola. Juchas Karol okazał się bardzo sympatycznym człowiekiem o dużym takim poczuciu humoru. I po prostu naprawdę dogadaliśmy się bez słów i jest naprawdę ekstra. No, w tym filmie mogę pokazać swoje wszystkie największe walory. Czuję się doceniona i mam nadzieję, że będzie Oscar minimum. No dobrze, dziękujemy pani Tereso. No przykro mi, że już musi pani lecieć, bo właśnie Oskar na panią czeka. Mam nadzieję, że Oskar tutaj mnie nie sieknie po prostu. I do widzenia pani Tereso. Miło było panią spojrzeć. No takie naprawdę fajne, ludzkie spotkanie. Wesołych świąt. Oby pani bombki ładnie świeciły po prostu. I tyle. No. Widzę, że Kasia słusznie zauważyła, że jest tutaj z nami Teresa. No to skoro Teresa, czyli apetyt, proszę państwa, no bo dzisiaj jest jeszcze, nie wiem, czy wiecie, bo być może ktoś do nas dołączył, dzień orgazmu, proszę państwa, to się wszystko jedno z drugim wiąże, no bo wiadomo, niektórzy dostawali orgazmu na widok pani Teresy, Teresa być może na widok ich też dostawała, no i ogólnie właśnie nie wiem, czy orgazm to się dostaje, czy to jest w ogóle dobre słowo, że dostałem, łam orgazm, czy dał.
miałem łam orgazm. No nie wiem, co za historię. Może powinienem pisać scenariusze Jolu. Ja przyznam się, Jola, że tutaj naprawdę odkryłaś moje jedno z takich marzeń, bo ja zawsze zazdraszczam, jak oglądam na przykład takie telenowele czasami przy jedzeniu kapusty kiszonej. No to wtedy, kurczę, podziwiam po prostu kunszt scenariuszowo-pisarski, że tak powiem. No ale no, słuchajcie, no cóż, słuchajcie, no toczą się rozmowy z panią Teresą, po prostu. Jak Wiesia napisała, że to Teresa świeci bombkami, no bardzo świeci, to prawda. Zastanawiam się, na ile to są bombki, że tak powiem, szklane, a na ile stworzyw sztucznych. Haha, ale aluzja. Od kiedy bombki świecą, co najwyżej wybuchają. No Jaro, tutaj, no sami widzicie, dyskusja się rozpętała. Wystarczy zaprosić do studia Teresę Orlowski, proszę państwa, i od razu mamy taki fajny, świąteczny nastrój, kojarzący się z bombkami, z pastorałkami, z przypowieściami o amoniaku przy stole wigilijnym i inne takie. No ale moi drodzy, skoro już zbliżamy się ku końcu tego programu, więc czeka na nas oczywiście Maciek Grzebyk, proszę państwa, który podobno właśnie jako entree zaprosił Teresę Orlowski. Przypadek? Nie sądzę. Być może mu wycięli ją, no bo wiadomo, jak to jest w tym menadżmencie. Poza tym algorytmy, poza tym sami wiecie, pan tu nie stał. Tak więc pozdrawiamy raz jeszcze bombki Teresy Orlowski, zapraszając na przygody z Maćkiem Żakiem w jego kuchni, w której nie ma dubli, nie będzie, nie było, moi drodzy, i zapomnijcie, w ogóle takie słowo nie istnieje. Hej, po prostu. W kuchni nie ma dubli. I to jest wasze radio. Kocham was. Cześć. Ja również was witam bardzo serdecznie, razem z moim kotkiem w tle. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Sernik urodzinowy końcao. Potrzebujemy pół kostki masła, 6 żółtek, paczka cukru waniliowego, aromat, 3 ulubione budynie, kilogram sera, 250 gram cukru według przepisu, ja dałem o wiele mniej. Ucieramy masło z żółtkami jajek, następnie dodajemy cukier, ser, budyń, a na koniec ubite białka. Delikatnie mieszamy, pieczemy w temperaturze 180 stopni przez godzinę. Co ważne, na koniec piekarnika nie otwieramy, tylko czekamy, jak samo stygnie. I gotowe. Białka ubijamy z odrobiną soli. Krawędzie formy do pieczenia wysmarowałem margaryną i posypałem delikatnie bułką tartą. Bardzo prosty, ale jakże smaczny krem do sernika. Potrzebujemy około 500 ml śmietanki 30-35, trochę cukru lub zamiennika słodzącego i 500 g mascarpone. Wszystko razem ubijamy, przerzucamy przez rękaw i gotowe. Zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. Niebywałego. Smacznego. A teraz fragment relacji z urodzin syna i piękny tort autorstwa kolegi. Wszystkie elementy jadalne, piękne. Jak blisko możemy być? Nie żyje, żyje nam. A to jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyje nam. Nie żyje nam. Mam.
No to teraz możesz wrócić. To rąbaj. Brawo! Brawo! A ja życzę wam zdrowia, wszystkiego dobrego, żebyście cieszyli się z tego, co macie, żebyście cieszyli się z bliskich wam osób, żebyście mieli wsparcie, dobrą energię i żeby miłość po prostu was po prostu nie opuszczała. Jezus. O Jezus, widziałem tam siebie, tak więc dołączamy się do 100 lat, proszę Państwa. No i cóż, cały czas tutaj widzę temat bombek na silikonie, proszę Państwa, no bo święta, no niedługo będziemy mówili, moi drodzy, że po świętach, a my mamy wtorkowy program, no i jak we wtorek, moi drodzy, mamy jeszcze niespodziankę od naszego kolegi redakcyjnego Lecha Szestowickiego, który przygotował kolejny znakomity materiał filmowy Cztery pory roku, proszę Państwa, tak zatytułowane. No właśnie, bo to można właśnie się rozejrzeć. Z lewej będzie wiosna, tutaj lato, zima, jesień i co jest jeszcze? Jakie są pory? Zima, wiosna, lato, jesień. A, chyba wszystkie wymieniłem. Tak więc to jest nasz, no można powiedzieć, taki przedostatni przed świętami obiadek radiowy. Tak więc sobie podróżujemy, bo na outside, sami wiecie, jest ciemno, tak więc nie będę wam nawet tego w ogóle pokazywał, bo to nie ma żadnego sensu. Tak więc my przedłużamy sobie te miłe, sympatyczne chwile. Wczoraj byliśmy na pizzy, proszę Państwa, w Neapolu, a dzisiaj zabieram was wraz z naszym znakomitym kolegą Lechem w kolejną podróż. Tak więc kolejna produkcja, znakomita produkcja, proszę Państwa, posłuchajcie i przenosimy się znowu, siedząc komfortowo w naszych fotelach, na krzesłach, może ktoś leży, a może sami wiecie, dzień orgazmu.
Thank you.